Panie dyrektorze, ma powstać gminna spółka, która się ma nazywać Agencją Rozwoju Miasta i Niski Ośrodek Rekreacji ma być w tę spółkę włączony. Właściwie się od NOR-u wszystko chyba zacznie, ponieważ ma być przekształcony NOR jako jednostka budżetowa w spółkę gminną. Co pan sądzi na ten temat, jakie pan widzi w tym problemy i jakie będą z tego korzyści? Może zacznę od tego, że faktycznie mniej więcej jakieś ponad pół roku temu rozpocząłem z burmistrzem rozmowę na temat finansowania NOR-u i co dalej z możliwością inwestowania w infrastrukturę turystyczną, bo na dalszą metę tak można powiedzieć, już funkcjonować nie możemy. Brak jest pewnych inwestycji na ośrodku nad Jeziorem Nyskim, trzeba zwiększyć ilość domków, po prostu potrzeba inwestycji. No i wtedy rozmawiając z burmistrzem doszedłem do wniosku, że faktycznie zakład budżetowy w takim kształcie, jak jest obecnie, może nie ma szansy rozwoju, nie ma osobowości prawnej, właściwie jest powiązany całkowicie z pracowaniem na zasadzie pełnomocnictwa burmistrza. Nawet każda ewentualna zmiana jednego grosza w cenie polegała na tym, że musiałem występować do burmistrza, komisji, po prostu długa droga do tego, żeby szybko reagować na rynek. Ta spółka faktycznie ma norma być przekształcony w całości z zakładu budżetowego w spółkę gminną. I to ma być z tego, co ustaliliśmy, pierwszy etap do tego, żeby powstała, tak jak pani powiedziała, Agencja Rozwoju Miasta. Z tym, że dalszego etapu ja do końca jeszcze nie bardzo rozumiem, ponieważ wstępnie wiem, że to ma być połączenie i zarządu nieruchomości, i włączenie targowiska do zarządu nieruchomości, i jeszcze tereny po byłym FSD. No i w przyszłości hala widowisko-sportowa, która jej rozpoczęła się budowa. Tak duża agencja, ja na razie jej nie umiem ogarnąć. Jest dużo według mnie zagrożeń, ponieważ zacznę może od NOR-u. W przyszłości spółka, gdy powstanie, nie będzie miała dotacji. Jedyną formą, która może być uzupełniana poprzez środki z budżetu, to jest dopłata do biletów ulgowych. No i w tym wypadku, jeżeli chodzi o Niski Ośrodek Rekreacji, dotyczyć to będzie ewentualnie pływalni, ośrodka nad jeziorem, gdzie jest też bilet ulgowy, kąpieliska i ewentualnie tych elementów, gdzie są bilety ulgowe. Ale to też nie wiadomo, w tej chwili musielibyśmy rozpocząć liczenie, czy to są kwoty, które będą wyższe, czy też niższe wyraźnie od dotacji, którą otrzymywaliśmy. No, na ten rok jest planowana 650 tysięcy, więc podejrzewam, że takiej kwoty raczej spółka już nie otrzyma z gminy, bo ta różnica w cenach biletów ulgowych a normalnych nie jest aż tak duża, żeby mogła uzupełnić tą kwotę. Ale przepraszam, że przerwę, ale pan burmistrz stwierdził, iż ma oszacowane koszty i wie, z czego spółka utrzymywać się będzie. I z słów pana burmistrza wynika, że spółka zostanie dokapitalizowana i rozumiem, że dokapitalizowana zostanie wyłącznie jeden raz na rozpoczęcie działalności, natomiast potem musi się utrzymywać sama. No i ja na razie mogę tylko powiedzieć, co sądzę o spółce, która przejdzie z NOR-u. Natomiast ta wielka wizja Agencji Rozwoju Miasta dla mnie jest na razie nie do oszacowania. Jeżeli będzie dokapitalizowana, no to dobrze, tylko jak na razie jakby na tych pozostałych elementach w złączeniu w tą wielką agencję, jakby nie widzę elementów przychodów w przyszłości, na razie. Teren FSD, została podpisana umowa, nie wiem, w jakim kierunku by zmierzać będzie ten teren. Czy to będzie teren pod budownictwo komunalne, czy to będzie teren pod, nie wiem, jakieś specjalne strefy dotyczące przemysłu lekkiego, bo nie wyobrażam sobie ciężkiego w obecnym czasie centrum miasta, bo i ochrona środowiska i inne są przepisy w tym okresie niż 30 lat temu. Następne jest generujące, według mnie na początku, koszty, to jest hala, jeżeli będzie w przyszłości, bo możemy mówić oczywiście, że nie wiem, trzeba już lat i wielkiego plan biznesu, żeby mogło się samo utrzymywać. Ja tylko przypomnę, że wielkie inwestycje jak stadiony, które były na Euro 2012 budowane, jak na razie po 3 latach, jedyny, który w miarę na plus wychodzi, to jest Stadion Narodowy, pozostałe mają wielkie straty, a też są wielkimi inwestycjami w wielkich aglomeracjach miejskich.
Zatem my jeszcze nie mamy takiej wiedzy i nie sądzę, aby też w Urzędzie Miejskim dokładnie o tym widziano, że hale oprócz wybudowania samego budynku, potem trzeba będzie wyposażyć i te sprzęty będą kosztować następne kilka milionów złotych, które też trzeba będzie wygospodarować ze środków gminnych, czyli na dzień dobry hala w żaden sposób nie wesprze finansowo pozostałych części spółki, tylko sama będzie wymagała dokapitalizowania. Tak to rozumiem. Czy dobrze, czy pan się z tym zgadza? Tak, no według mnie na początku przez najbliższe 3 lata po otwarciu hali koszty no, mniej więcej są już znane. To jest mniej więcej między 800 a 900 tysięcy rocznie trzeba by dokładać do hali. Pierwszy rok na pewno taka kwota, w drugim roku podejrzewam, że też, a potem dopiero można myśleć o tym, żeby tą kwotę zmniejszać. No więc generalnie ta spółka może mieć przyszłość, ale nie można się spieszyć i uważać, że na samym początku od razu wystartuje i zarabiać będzie. To nie ma takiej szansy. Ja nie widzę takiej możliwości. Pan burmistrz miał takie, być może nawet może zarzuty nie jest to dobre słowo, ale miał uwagi dotyczące sposobu zarządzania Niskim Zarządem Nieruchomości, czy też Niskim Ośrodkiem Rekreacji. I przede wszystkim z słów wynika pana burmistrza, że tu chodzi o brak pozyskiwania środków zewnętrznych, czyli o brak starania się o środki unijne i burmistrz chciałby postawić na agresywny rozwój, na agresywne pozyskiwanie środków, czyli bardzo aktywne, bardzo sukcesywne. Znaczy może zacznę od tego, że jakby do mnie nie dotarła taka informacja, że ma uwagi do zarządzania NOR-em. Wręcz przeciwnie, podkreślał wielokrotnie, że prawidłowo prowadzimy działalność NOR-u. A odpowiadając na między innymi na to, że nie występowaliśmy po środki unijne, no to struktura i w ogóle prawo nie pozwala zakładowi budżetowemu, bo zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej i jedyne przez ostatnie lata, co można było, co udało się ze środków unijnych otrzymać, to poprzez to, że gmina na nasz wniosek występowała, między innymi przypomnę, zainwestowano ze środków unijnych w oczyszczacz piachu, który kosztował kilkadziesiąt tysięcy euro, w prysznice, które są zamontowane na plaży Jeziora Nyskiego, widownię na 400 miejsc, która również była zakupiona ze środków unijnych, tylko że to było na zasadzie, że występowała gmina, bo zakład budżetowy takiej szansy nie miał. Stąd też można powiedzieć, po przemyśleniach, rozmowa moja, że jeżeli ma być agresywna, jak to pani nazwała, polityka nawet w przyszłości spółki NOR, ja tylko burmistrz. Tak, no to wtedy jest potrzebna spółka. Wtedy spółka może występować i walczyć o środki unijne. Zakład na takim etapie nie miał żadnej szansy. No, ale jednocześnie staraliśmy się przy tej minimalnej kwocie w inwestycje, bo ja przypomnę, że przez 13 lat jak prowadzę NOR, to udało się zakupić 2 statki pływające wycieczkowe. W pierwszej kadencji to jeszcze było za burmistrza Smutkiewicza. Kilkanaście rowerków i kajaków wodnych ze środków właściwie wypracowanych przez NOR, częściowo dofinansowanych z gminy oraz ten sprzęt, o którym powiedziałem na plaży. No i ostatnia po wielu latach starań NOR-u inwestycja to jest recepcja z pokojami gościnnymi za 500 000 zł. Pozostałe kwoty z gminy były tylko na dotację przedmiotową. No i nie było. Jest jeszcze wieża ciśnie. No a wieża ciśnie, która została przekazana NOR-owi, to ja nazywam taki grzybek w barszczu i to niepikantny. No jest to dla nas no właśnie nietypowe, ponieważ NOR powinien prowadzić działalność i prowadził na rozwój sportu, turystyki, promowanie właśnie turystyki, aktywnego wypoczynku. Obiekty miały być administrowane i przygotowane pod turystę, sportowców, młodzież, dzieci, właśnie stadion. W tej chwili różne się odbywają jeszcze nadal imprezy sportowe. Natomiast wieża ciśnień to jest w ogóle obiekt, który raczej powinien być właśnie między innymi do zarządu nieruchomości. To się powinno wynajmować ewentualnie, a nawet w przyszłości sprzedać, nie wiem, bo ona w założeniu została źle skonfigurowana, bo podano, że to będzie w ramach środków unijnych Centrum Zdrowego Żywienia. No ja się trochę uśmiecham, bo w tym obiekcie to raczej to było jakieś wieża ciśnień i tam nawet po zaadoptowaniu nie ma możliwości dla żadnej z firm, bo wiele lat próbowaliśmy się z tym zmagać i za każdym razem, kiedy ktoś się pojawiał, za chwilę odchodził i to z większym zadłużeniem wobec nas, na przykład znowu ostatni dzierżawca jest z nami w sądzie, bo nie zapłacił ostatnich dzierżaw po wypowiedzeniu. Musieliśmy się z nim rozstać i jesteśmy w sądzie. Także no wieża ciśnień właśnie jest takim problemem. Ona powinna być w infrastrukturze, ale nieruchomościowej. No dobrze, a to właśnie rozmawiamy o tej takiej misji Niskiego Ośrodka Rekreacji.
to głównym zadaniem statutowym nie jest zarządzanie nieruchomościami, które dokładnie bądź co bądź do NOR-u przynależą, bo NOR jest bogaty, posiada i lodowisko, i stadion, i kąpielisko miejskie, tak, i basen otwarty, i jezioro, więc jest bardzo dużo obiektów i ta wartość jest bardzo wysoka. Niemniej jednak zadaniem głównym NOR-u jest rozwój turystyki, jest kultura fizyczna, jest też organizacja jakichś wydarzeń tak, sportowych, tak, też o jakimś wydźwięku kulturalnym. No i jak pan widzi, czy gdyby taka spółka rzeczywiście powstała i Nyski Ośrodek Rekreacji stanie się częścią właściwie no, takiej spółki zarządzającej nieruchomościami wyłącznie, no bo trudno mówić, że targowisko miejskie ma jakąś rolę czy misję oświatową. Czy ta rola NOR-u nie zostanie gdzieś tam rozmyta, zagubiona? No tak można powiedzieć, że jest spauperyzowana, ale ja mam wrażenie, że czy tak nawet ostatnio rozmawialiśmy z burmistrzem, że ta część składowa w przyszłości NOR-u do tej wielkiej spółki, bo ja na razie jestem na etapie przygotowania do przekształcenia NOR-u w spółkę, ale jeżeli będzie ta większa całość, to nie wyobrażam sobie schematu organizacyjnego, który polegał na tym, że tu byłby niestety, ale nieco większy zarząd spółki, bo tu samodzielne, jednoosobowe kierowanie taką ilością i obiektów, i infrastruktury byłoby ciężkie, nie wiem, chyba jakiś samobójca by się podjął takiej roli. No pan burmistrz wierzy w osobę prezesa, który dokona właściwie cudu i z trzech obiektów nieprzynoszących dochodów uczyni instytucję, która się utrzymuje samodzielnie. I cały czas jest mowa o prezesie, więc to musi być jakaś osoba. No trudno mi też wyobrazić sobie, czy to będzie osoba, która ma doświadczenie samorządowe, czy też jakieś korporacyjne, czy to będzie jakiś człowiek z biznesu. No bo tutaj cały czas mowa o tej jednej osobie, która ma to wszystko postawić na nogi i utrzymać. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Pan mówi, że to jest samobójca. No. Znaczy nie, ja mówię, że na tym etapie, bo to jest bardzo ciężka... No, ale ten etap będzie trwał kilka lat. No na pewno. Tereny po FSO też zostaną zagospodarowane, na pewno nie w przeciągu jednego roku, ani dwóch. Hala sportowa na pewno też nie zostanie uruchomiona, tak pan mówi. No, wersja bardzo optymistyczna to jest 3 lata po wybudowaniu, tak? Znaczy, to jest tak, że NOR przejdzie jakby w całej strukturze swojej do nowej spółki. Schemat organizacyjny jest taki, że jeżeli nawet powstanie spółka, to będzie z kierownikiem czy z dyrektorem pewnych fragmentów dotyczących tych wszystkich składowych części. Więc podejrzewam, że będzie około 3 funkcji kierowniczych i no, oczywiście prezes zarządzający całą korporacyjną spółką. Ja nie mówię tyle, że samobójca, tylko że po prostu trzeba zastanowić się i dokładnie poznać cały ten schemat przyszłościowy. Ja za parę dni jestem umówiony z burmistrzem na nasz etap przekształceniowy i będziemy rozmawiali, jak, no, można powiedzieć, ugryźć tą wielką agencję, jak do niej podejść. Też nie ukrywam, że rozmawiamy o kandydowaniu na tą funkcję prezesa, ale to jest dłuższa... Pana kandydowaniu. Tak, ale to jest jakby dłuższa i sprawa. Pan jednak ma takie skłonności samobójcze, tak? Część mnie zna, że ja po prostu często wchodzę i ryzykuję w niektórych sprawach, bo przychodząc do NOR-u, kiedyś żartowano, że NOR to taka nora, a wydaje mi się, że po iluś latach wyszliśmy na taką... No, dobrą jednostkę, która już była rozpoznawalna nie tylko w Nysie, ale i poza Nysą. I właśnie imprezy i różne wydarzenia, które robiliśmy w ramach kategorii i sportowych, i turystycznych, i można powiedzieć kulturalnych, bo Festiwal Ognia i Wody jest bardziej kulturalnym przedsięwzięciem, to dość dobrą mamy ocenę. No i właśnie na przykład dzisiaj już mogę powiedzieć, że podjęliśmy decyzję po konsultacjach z miastem, żeby przyszły Festiwal Ognia odbył się w sierpniu, 13 sierpnia, a nie na początku lipca. Bo właśnie chcielibyśmy przedłużać sezon, żeby jak najwięcej ludzi przyjeżdżało na ośrodek, a lipiec wiadomo, wszyscy mają urlopy, w Polsce sierpień mniej, więc chcemy ich przerzucić na sierpień. A przy okazji jest to taka dobra data, bo 15 sierpnia jest dzień wolny od pracy, święto państwowe kościelne, więc będzie dłuższy weekend. Więc to jest taka jakby odpowiedź na to, czy bym zdecydował się na rzucenie się na głęboką wodę. Więc trudna sprawa, bardzo trudna, bo tak jak i państwo wiedzą i ja też patrzyłem, tego typu agencje są w miastach powyżej 100 tysięcy, a nawet i większych, więc z całym szacunkiem dla Nysy, jako gmina może 60 tysięcy, a jako miasto już nie mamy 50 tysięcy, więc jest to trudne. Wydaje mi się, że kto wie, czy nie będzie trzeba rozmawiać z innymi gminami, żeby pomyśleć o tym, czy to nie powinna być taka agencja rozwoju w ogóle nawet na szczeblu powiatowym. To wtedy jest naprawdę duża szansa na to, żeby to zabłysło słoneczko w naszym tunelu.
No ale czy któraś gmina się zgodzi, aby swoją jednostkę, która dobrze prosperuje, bo mówimy o połączeniu takich jednostek dobrze prosperujących, bo że tak powiem, już tych biednych trochę mamy własnych, tak? No tak. które trzeba dofinansowywać. Czy któraś gmina zgodzi się takiej jednostki pozbyć w imię tego? Bo ja rozmawiałam z panem burmistrzem na przykład w ten sposób, że zapytałam go, jak on widzi finansowanie, choćby tej wieży ciśnień, no bo wieża ciśnień kosztuje, jest to taki trochę obiekt... W ogóle taki kontrowersyjny, ponieważ kosztował kilka milionów ładnych, nie sposób tego zagospodarować, a jeszcze to generuje straty, bo to tak, trzeba jeszcze ogrzać, to trzeba się tym zajmować. No, i zapytałam, jak będzie ta Agencja Rozwoju Miasta utrzymywała taki obiekt i pan burmistrz powiedział, że zarobi na czymś innym, więc ja rozumiem, że na przykład na sprzedaży czy wynajęciu terenu po FSO zdobędzie taka spółka środki i po części przeznaczy je na utrzymanie wieży ciśnień. I tak samo będzie z tymi innymi prawda, instytucjami, które zostaną włączone w taką spółkę, że ktoś, jakaś instytucja, która przynosi dochody, powinna by była pokrywać ze swoich przychodów straty tej innej części. No jest to takie troszkę jakby niegospodarne. Znaczy jest jeszcze druga koncepcja, która też jest jakby równolegle rozpatrywana, to chodzi o połączenie wszystkich tak zwanych obiektów fortyfikacyjnych, aby w jedną taką strukturę, nie wiem, czy to byłoby w ramach jednostki budżetowej, czy też jako powołanie stowarzyszenia, które by zawiadywało fortyfikacjami i między innymi wieżą ciśnień. O tym też się rozmawia i też uczestniczyłem w takiej rozmowie w urzędzie. Stąd też na ten moment, bo był taki pomysł, żebyśmy wieżę ciśnień wcześniej, mi latem była taka koncepcja, zdali do miasta i przekazali między innymi do Zarządu Nieruchomości, ale właśnie w ramach tego, że jest ta koncepcja jeszcze rozpatrywana druga, więc wieża ciśnień zostaje na razie przy norze. I jest, no tak jak pani powiedziała, to jest około 90 tysięcy rocznie utrzymanie dotacja na to, żeby no, wieża była, no, wpuszczamy tam ludzi właściwie tak na taras widokowy, a w środku trzeba lekko dogrzewać, bo to jest w ogóle elektronika, nic nie możemy ręcznie sterować, więc jak przyjdzie ostra zima, to są większe koszty przy łagodniejsze, zimie mniejsze. Jeżeli nawet powstanie taka jakaś organizacja, która będzie zarządzała fortyfikacjami nyskimi, czy to będzie stowarzyszenie, czy to będzie fundacja, czy jakaś jednostka organizacyjna gminy, no to rozumiem, że jedynym sposobem na utrzymanie, na rozwój tych fortyfikacji są środki unijne. No i nazwijmy rzeczy po imieniu, dotychczas środki pozyskane na fortyfikacje w Nysie zakończyły się fiaskiem. Fiaskiem zakończył się remont bastionu Świętej Jadwigi, fiaskiem zakończył się remont Fortu Wodnego, no i takim fiaskiem zakończył się też remont wieży ciśnień, bo zupełnie inaczej wyglądały założenia projektowe, na zupełnie inne cele zostały te środki pozyskane, środki bardzo duże, ponieważ to jest około 20 milionów złotych łącznie, więc też no, mam wątpliwości, chyba zasadne, czy programy operacyjne, czy też inne programy unijne przeznaczą środki na fortyfikacje w Nysie po tak kosztownym i tak negatywnym doświadczeniu. No to jest trudne do w tej chwili do ocenienia i ewentualnie zastanowienia się, czy akurat środki unijne przeznaczy Unia Europejska na nowe działania w gminie Nysa. No faktem jest, że jeszcze chyba rok czy dwa, a właściwie tak dwa lata jeszcze wieża ciśnień musi funkcjonować w tych ramach unijnych, co właśnie utrudnia działanie. Jedyna rzecz, która się pojawiła, to jest możliwość zmiany przeznaczenia za zgodą oczywiście poprzez Urząd Marszałkowski wieży ciśnień. Gdyby była zmiana przeznaczenia, to może jest szansa, że ta wieża ciśnień by odetchnęła. Ale, no, to... ale na co? Przeznaczenie zostanie na inne cele. No, to ja uważam, bo na przykład była w tej chwili oferta grupy młodych architektów środowiska, taka się pojawiła u mnie i chcieliby wynająć właśnie pod swoje biuro. Między innymi. No a przez to, że jest inny cel, nie można tego uruchomić. No ale tam są tam też są środki, znaczy być może nawet tutaj nie kwestia czynszu jest, czy też... Nie, bo jest symbolicznie, ale jest tak, decyzją. Ale media, tam są bardzo wysokie opłaty za media i coś mi tak nie bardzo chce się wierzyć, to, że grupa architektów rozpoczynających karierę zawodową będzie w stanie pokrywać koszty utrzymania tej wieży w wysokości bodajże chyba 11 tysięcy miesięcznie. Znaczy to jest różnie, w zależności od sezonu. Nie? Najtrudniejszy okres jest między grudniem a marcem. Jeżeli chodzi o okres wiosenno-letni, to jest nie, to jest mniej. To jest na przykład w latem mieliśmy w granicach 1100 zł koszt utrzymania, bo wtedy nie działa ogrzewanie, tylko wentylacja.
i mniejsze było oświetlenie, no bo nie było właśnie użytkowania, jeżeli będzie użytkowanie. Ale i tak są to koszty bardzo wysokie i dla... No tutaj ja nie widzę możliwości, żeby to jakiś komercyjny podmiot zainteresował się tym, bo to musi być bardzo dochodowa działalność, w której już te 10 tysięcy miesięcznie liczyć się nie będzie, więc to na pewno nie grupa architektów. No ale cóż. Tak wygląda w tej chwili, podsumowując, rozpoczynamy przekształcanie NOR-u, a następnym etapem będzie prawdopodobnie Agencja Rozwoju Miasta i może koło grudnia będziemy więcej wiedzieli. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.